Architektura kształtuje naszą rzeczywistość. Udana jest przyjemna dla oka. Ta będąca dziełem przypadku niszczy krajobraz na długie lata. Wśród wybitnych architektów jest Przemo Łukasik. To właśnie jego prace zachwycają innych architektów, a przede wszystkim użytkowników. Kompleks biurowy KTW w wielu aspektach stanowi wyraz tego, co w Katowicach i całym obszarze metropolitalnym najlepsze. Powierzchnia biurowa wynosi ponad 58 tysięcy, zaś handlowa niemal 4 tysiące metrów kwadratowych. Domem własnym architekta jest bardzo ciekawy obiekt – Bolko Loft. Jeden z pierwszych w Polsce loftów, który powstał w latach 2002-2003 po modernizacji i adaptacji budynku lampowni dawnych zakładów górniczo-hutniczych Orzeł Biały w Bytomiu przy szybie Bolko. Budynek lampowni pozostawał niewykorzystany od lat 90., dopóki architekt nie zobaczył tego obiektu. Ciekawym projektem jest również Silesia Business Park. Konstrukcja budynków wystartowała w pierwszym półroczu 2013 roku. Użytkowa powierzchnia tych 12 kondygnacyjnych obiektów wynosi 46 tysięcy metrów kwadratowych. W budynkach zastosowano stolarkę okienną, która jest na swój sposób wyjątkowa. Każdy budynek składa się z 26 pasów, 13 czarnych, 5 złotych, 8 białych i 4 w zależności od odległości obserwatora zmieniających się. Niektóre z nich zmieniają kolory na pomarańczowy, żółty lub czerwony, a dzieje się tak poprzez złudzenie optyczne. Akademia High School czy inne realizacje pokazują, że ten artysta nie boi się eksperymentów z różnymi rodzajami obiektów. Nie tylko biurowce, ale także projekty nietypowe. Przemo Łukasik lubi także fotografować otaczający go świat. Jego zdjęcia zachwycają, podobnie jak projekty architektoniczne. Ciekawe, w wolnym czasie oddaje się także sportowej aktywności. Jest miłośnikiem triatlonu i w różnych tego typu wydarzeniach odnosi sportowe sukcesy. Jak mówią znajomi architekta, jest to człowiek aktywny, który nie boi się wyzwań w każdej formie. Przemo Łukasik, architekt, miłośnik sportu i fotografii. A przede wszystkim Ślązak.